Jesteśmy Widzę C2, w tym tygodniu rozegraliśmy tylko 4 mecze, zobaczmy jakie. Nowidzian Exclusive Skawmar, Motul Kraków Opadkowianka, Electric z Płaszów, UBS Budrul. Panowie, po tych meczach można powiedzieć, że na czele tabeli pierwsza trójka faworytów. Zgadza się, mamy tutaj Motul z kompletem punktów, Nowidzian i drużynę Electric. No tutaj jeśli chodzi o Nowidzian, to ciekawy mecz z drużyną Skawmaru, która w pierwszej kolejce sprawiła spore problemy Electricsowi, nie inaczej było z Nowidzian. Do przerwy mieliśmy remis, mecz bardzo wyrównany, gol za gol. W Skawmarze główny, pierwsze skrzypce to nowy zawodnik Sekuła, który strzelił w meczu 4 gole. No i w Nowidzian też mieliśmy jednego nowego zawodnika, który też popisywał się fajnymi dribblingami, też zdobył gola. Więc pierwsza połówka pod znakiem remisu, a w drugiej już Nowidzian no przechyliło szale zwycięstwa na swoją korzyść. Trzeba zaznaczyć, że w Nowidzian nie było kapitana Artura Wolaka, natomiast drużyna sobie bez niego poradziła i 3 punkty zaksięgowali. Natomiast bardzo dobry ruch transferowy właśnie ma o tym zawodniku, o którym wspomniałeś, Marcin Hajduk. No widać, że ten chłopak ma papiery na granie i naprawdę niektóre zagrania to palce lizać. Tak, szybki, dynamiczny, fajne podania, fajne rozegrania, więc na pewno... Zobaczymy tylko, czy użyjemy go w większej ilości meczów. No tak, tak. Drużyny Nowidzian. Natomiast Skawmar w pierwszym meczu bardzo dobrze się zaprezentowali i piłkarsko mam wrażenie, że ta drużyna bardzo dobrze się prezentuje. Ale jakby możliwe, że właśnie płacą frycowe jako Beniaminek, dopiero uczą się tej ligi i... Tak, z tym, że to jest doświadczona drużyna, tak? która widać, że jest zorganizowana dobrze. To nie jest drużyna, która się jakoś teraz dopiero na początku sezonu dopiero organizuje. Punkty przyjdą. Na razie powiedzmy sobie szczerze, że grali z dwoma faworytami ligi, tak? Więc tutaj akurat tak się złożyło, że ja myślę, że można... zero, ale spokojnie to jest drużyna, która może walczyć o awans. Optymistycznie można patrzeć w przyszłość. Wojtek, widziałeś mecz Motul Kraków Opadkowianka? Można powiedzieć, że znowu pechowa porażka Opadkowianki? Można tak powiedzieć. Znowu doprowadzili do remisu? Doprowadzili do remisu, natomiast tam w ogóle tak jakby, bo mówiliście o faworytach, prawda? Ja Motula nie widziałem w gronie faworytów, oczywiście awans, te 6 drużyn to jak najbardziej mogą się bić, natomiast bardziej jakby wyżej na przykład, nie wiem, oceniam szansę, na przykład nie ma Lipy, które jeszcze nie zaczęło grać. Natomiast Motul mam takie wrażenie, że te ruchy transferowe wyszły na korzyść, natomiast w spotkaniu z Opadkowianką mieli trochę jednak szczęścia, bo 3 słupki w drugiej połowie Opadkowianka miała. Więc okazji było sporo, doprowadziła do wyrównania, no potem Motul jednak wyszarpał to zwycięstwo. Natomiast no, trzeba rzeczywiście, komplet punktów po 2 meczach, natomiast trzeba w przypadku Motula myślę zachować chłodne głowy i patrzeć na kolejne mecze, bo na razie zwycięstwo z UBS i z Opadkowianką, czyli jednak drużynami, które w poprzednim sezonie no, nie były czołowymi drużynami w swoich ligach, także tutaj jeszcze trochę bym się wstrzymał w upatrywaniu w Motulu głównego kandydata do podium. Zobaczymy wyniki, jakie padły. Nowidzian Exclusive Skawmar 8-5, Motul Kraków Opadkowianka 5-3, Electric z Płaszów 5-3, UBS Budrol 1-5. W tabeli na pierwszym miejscu Motul z 6 punktów, Nowidzian Exclusive 6 punktów oraz Electric 6 punktów, główni faworyci do zwycięstwa. Na ostatnich miejscach Opadkowianka, Skawmar, UBS. Na pierwszym miejscu w klasyfikacji indywidualnej najlepszych strzelców Paweł Zieliński, Opadkowianka, 6 bramek. Na drugim miejscu Grzegorz Anioł, Nowidzian Exclusive, 5 bramek. I na trzecim Tomasz Raś, Budrol, 4 bramki. Budrol pierwsze zwycięstwo, właśnie dzięki świetnej postawie Rasia głównie z UBS, pierwsze zwycięstwo, więc też fakt warty odnotowania. Wojtek, twoja stopletka z meczu Motul Kraków, gdzie kapitanem jest zawodnik o nazwisku Mucha, popularny Muszka, z Opadkowianką. Tak, tak sobie nazwałem, padali jak muchy. Chodzi o sytuację przy trzeciej bramce dla Motula. Motul wyprowadzał kontrę i tak po kolei najpierw jeden zawodnik Opadkowianki przewrócił, potem drugi, na koniec trzeci, no i Motul miał dosyć uproszczone zadanie, żeby bramkę strzelić. No, tam zawodnicy Opadkowianki trochę mieli pretensji, że przy tych sytuacjach gdzieś tam były faule, natomiast sędzia ich nie odwizał. No ale to taka trochę zabawna sytuacja. W jednej akcji 3 zawodników znalazło się na murawie, no i gol dla rywala. Dzięki serdeczne. To wszystko z Ligi C2. W Lidze C3 rozpędzona Lokomotywa przejechała jak walec po drużynie Spartan. Zobaczmy jak to wyglądało.